Cześć, witam was bardzo serdecznie. Co łączy kurczaka i butelkę piwa? Dzisiaj pokażę wam w tym przepisie na kurczaka na butelce piwa. Zapraszam. I nasza marynata wędruje na kurczaka. Musimy nią dokładnie natrzeć nasze mięso. A tu trzeba się trochę pobawić. Trzeba się pobrudzić. Oczywiście troszkę marynaty też do środka, aby nasze mięso przeszło smakami. I oczywiście druga strona. Kurczak powinien się marynować najlepiej całą noc. Zostawić go w marynacie na całą noc w lodówce, ale również i dwie godzinki wystarczy. Jest to dość intensywna marynata, więc nie powinno być problemu, aby mięso przeszło tymi smakami. Zatem przystępujemy do czynności głównej. Jest nasz bohater, czyli piwo. Ważne, aby oczyścić ze wszystkich papierków naszą butelkę piwa. Temperatura pokojowa. Bierzemy naszego kurczaka i nadziewamy go. Nie ma tu wielkiej filozofii. Powinien stać na baczność. Tutaj główka wystaje. Piwo pod wpływem temperatury będzie kipieć i polewać nam nasze piękne mięsko. Jeśli piwa by zabrakło, aby dalej się pieniło, wystarczy troszkę soli dosypać i będzie się dalej pienić. Wkładamy go do pieca. Zajrzyjmy do kurczaka. Aby wydobyć z niego troszkę piwa, wystarczy wsypać sól i poczekać sekundę. I oto wydobywa się. Ja na pieczeniu jeszcze 10 minut. Tak oto dumnie prezentuje się nasz kurczak na butelce piwa. Smacznego!